Cześć, tu Ernest! Dzisiaj poznaliśmy treść pierwszych dwóch sekretnych nagrań Przybysza. Poza tym poznaliśmy szczegóły jednego z nowych, nadchodzących trybów. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 3 sekund, to... absolutnie nic się nie stanie. Ale będę wam bardzo wdzięczny za pomoc na drodze do 300 tysięcy subów. A więc, dzisiaj o 15 na światło dzienne wyszły wyzwania do grywki pod nazwą Poza Czasem. Dzisiaj można wykonać dwa pierwsze wyzwania. Następna para wyzwań wyjdzie jutro o 15, a ostatnie wyzwania wejdą za 2 dni o 15. W każdej parze tych wyzwań będzie jedno, które wysyła nas w poszukiwania nagrań Przybysza. Lokacje wszystkich nagrań pokazałem wam w tym oto filmiku, który wstawiłem tydzień temu. Więc jeśli potrzebujecie tych lokacji, to ten filmik wam się przyda. Co do samych nagrań, to okazało się, że Przybysz rzeczywiście ma swój głos i nie brzmi jak robot. A do tego w grze jest polskie tłumaczenie jego wypowiedzi. Posłuchajcie sami, oto pierwsze nagranie Przybysza. W tej próbie naszej siódemki nie dało się uniknąć ryzyka. Sam podejrzewam, że byli nie tylko oni wśród obserwatorów. Ale trzeba to zrobić, albo stracimy pomost na zawsze. Myślę, że w tym monologu Przybysz mówi o punkcie zerowym, który służy jako tak zwany pomost. Widzieliśmy już w 4 sezonie, jak Przybysz swoją rakietą przeskakiwał między naszym światem a punktem zerowym, który, jak to powiedział sam Przybysz, jest pomostem w drodze przez różne wymiary. Przybysz wspomniał też o tajemniczej siódemce, czyli prawdopodobnie 7-osobowej organizacji Przybyszów z tym oto logo. Posłuchajcie drugiego nagrania. Zakładam, że w kwestii powstania wyspy nie było decyzji, czy międzywymiarowe kolizje materii ustaną, czy wciąż będą się nasilać. Doświadczenie z pierwszej ręki pokazuje, że Skurcz uczynił to nieuniknionym. Przybysz tym razem wspomniał o jakimś Skurczu. Nie jestem pewien, co to może być. Tym Skurczem może być to, co robot zrobił pod koniec 9 sezonu podczas walki z potworem. W pewnym momencie, aby naładować się siłą, robot ścisnął w swojej metalowej dłoni tę kulę energii. Z tego powodu do dziś kula energii jest niestabilna i popękana. Jeśli chodzi o kolizje międzywymiarowe, to moim zdaniem Przybysz mógł mieć na myśli m.in. jego podróż rakietą. Jego ostatnia kolizja międzywymiarowa zostawiła na niebie ogromną szczelinę, która tak naprawdę była początkiem wszystkich największych wydarzeń w Fortnite. Kolejne dwa nagrania odkryjemy już jutro w środę o 15. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie brzmiało oficjalne polskie tłumaczenie jego wypowiedzi. To tak czy siak będą jego skomplikowane notatki, ale i tak, może coś zrozumiemy. Poza tym kilka dni temu Stefan na swoim Twitterze udostępnił ciekawe znalezisko. W plikach gry doszukał się on takiego oto... no nie będzie to raczej skin do kupienia. Według Lukasa wzmianka o tej postaci w plikach gry skrywała się już od wersji 9.30, czyli od około 5 tygodnia 9 sezonu. Są dwie możliwości. Albo to będzie skin zarezerwowany dla botów, które wejdą w 11 sezonie, albo ten skin będzie manekinem w trybie treningu. Mogliście już o tym trybie kiedyś u mnie usłyszeć. Według wycieków Firemonkiego z Twittera do gry ma kiedyś wejść tryb o nazwie Trening, z takim oto zdjęciem na okładce. Ten tryb ma być dostępny tylko dla nowych graczy i ma na celu zapoznać nowych graczy z podstawami Fortnite, czyli z podnoszeniem przedmiotów, otwieraniem skrzynek, strzelaniem, przeładowaniem, budowaniem, leczeniem itd. Takie podstawy typu Battle Royale. Podczas tego treningu rzekomo mają pojawić się właśnie takie oto cele do zestrzelenia, ale to jeszcze nie jest w 100% pewne. Co do botów, które wejdą w 11 sezonie, to jest możliwość, że będą one używały tego oto skina, czyli skina cel w zielonych spodniach. Co ciekawe, ten styl do skina cel już jest w plikach gry od 6 sezonu, więc Epic Games miało boty w planach od bardzo dawna, albo po prostu wykorzystują niewykorzystany styl do postaci. Zwykli gracze nie będą mogli założyć tego stylu, aby nikt nie mógł podszywać się pod bota. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.